Także Warszawa jest Warszawa. Co sekunda to straż miejska, bo jak ktoś handluje marchewkę, sprzedaje pomidory, to się przyczepi straż. I tak była tam przy Waszyngtona ulicy, teraz tutaj przy na Saskiej przyjechała. Ja nie wiem, co ta straż tak ludzi denerwuje, proszę Państwa. Dameć. Komu to zależy, żeby mandat? Różne rzeczy w naszym radiu, ale tak o straży miejskiej mówię. Jest niby linia Mysia i komu to zależy na tym, żeby ktoś sobie marchewkę, groszek posprzedawał, a zarobił? Po co? Komu to przeszkadza? Jakie dokumenty? Jak wygląda polskie wynagrodzenie? A następnie właśnie po wprowadzeniu tych propozycji, które są zawarte w pakiecie mobilnym, w tych propozycjach, bardzo prawdopodobne, że te kontrole, kolokwialnie mówiąc, ruszą na poważnie. I że wtedy ten problem, który tak naprawdę narodził się 1 stycznia 2015 roku choćby w Niemczech, naprawdę uderzy w polskich pracodawców. Bo teraz jest taka sytuacja, że w zasadzie troszeczkę polskie firmy przyzwyczaiły się już do tej płacy minimalnej. O tym mówi się w zasadzie od tych prawie 3 lat i no, na rynku prawie nic się nie dzieje. No, polskie firmy nadal się rozwijają, mamy dalszy brak kierowców, prawda? Ci kierowcy, polskie firmy chcą nadal zatrudniać kierowców, a ten temat jest jakby z boku, a wydaje się, że ten pakiet mobilności ma na celu takie wprowadzenie w praktyce ochrony, no muszę powiedzieć, tych rynków transportowych z krajów zachodniej Europy, bo uważam, że to jest w jakiejś części uderzenie w polski transport, właśnie wymóg wypłaty tej płacy minimalnej, szczególnie w transporcie międzynarodowym. No tak, ale z drugiej strony trudno się może dziwić tej kampanii jak Niemcy i Francja, które miały przecież też swoje rynki transportowe. Po rozszerzeniu Unii Europejskiej kraj, takie jak Polska i w ogóle my, ta część, nasza część Europy, właśnie przez to, że możemy mieć tańszych pracowników, przejęliśmy dużą część tego rynku transportowego, że oni jednak chcą zabrać swoich, choćby na takiej zasadzie, żeby wynagrodzenie, które jest wypłacane za tę samą pracę, było dla wszystkich różne, tak? No bo rozumiem, taka jest idea tego projektu. To właśnie, to może to rzeczywiście jest tak, że to tutaj trzeba wyrównać. Może nie może to obawiać, tylko trzeba to cenowo zaprzestrzegać. Myślę, że tutaj patrząc, myślę, że w pewnej części pewna walka się już zakończyła. Bo na ten moment walka opierała się na tym, aby ograniczyć tą płacę minimalną obowiązującą w danych rodzajach transportu. Czyli mamy ruch transgraniczny, czyli przejeżdżamy przez dane państwo bez rozładunku i załadunku. Mamy przewóz do danego państwa, gdzie mamy załadunek lub rozładunek. Mamy kabotaż, gdzie w danym państwie innym niż kraj, gdzie jest zarejestrowany jest pojazd, mamy załadunek i rozładunek. I jakby na ten moment wszystko opierało się o to, dokładnie jakich przewozów ta płaca minimalna będzie dotyczyć. Teraz powiedzmy, że wiemy, w którą stronę pójdzie Parlament Europejski, czyli będzie to objęcie kabotażu oraz w zasadzie całego ruchu międzynarodowego z załadunkiem lub rozładunkiem, tylko na okres 3 dni w miesiącu, może jeżeli kierowca tylko 3 dni w miesiącu w tym ruchu międzynarodowym nie był w danym kraju, nie będzie objęty płacą minimalną. Zatem w zasadzie można powiedzieć, że tylko tranzyt jest tu. I teraz musimy się zastanowić nad tym, jak dostosować w zasadzie polskie przepisy do tego, aby przy nieznacznym wzroście kosztów polskiego pracodawcy dostosować się do tych reguł, które nastąpią i do tych kontroli, które faktycznie można przyjąć, że będą. Jest taka możliwość, bo jak powiedziałem na początku, w zasadzie polski kierowca to wynagrodzenie minimalne w poszczególnych państwach już otrzymuje. Tylko ono jest w inny sposób, nazwijmy to, rozpisane. Już widziałem ciekawe projekty niektórych zrzeszeń transportowych w Polsce, właśnie które w sposób bardzo trafny na nowo jakby dzielą to wynagrodzenie kierowcy, gdzie większość tych składników, które tam będą, będzie można zaliczyć na poczet płacy minimalnej i wtedy myślę, że zniweluje to te negatywne skutki przyszłych kontroli, czy też przyszłego wprowadzenia płacy minimalnej już na poważnych poszczególnych krajach. Ale jak pan słucha, jak pan teraz opowiada o tym projekcie, to nie wybrzmiewa z tego aż tak alarmistyczny ton, jak czasami udało się już przeczytać, czy w prasie, czy w niektórych innych komentarzach, że Komisja Europejska jakby działa w taki sposób, jakby chciała wyciąć w ogóle polskie firmy
przewozowe z europejskiego rynku. To za mocna teza to była? Za mocna teza o wycięciu, że... Obyślemy, tak. Myślę, że też ja osobiście nieco, jak niektórzy również polscy przedsiębiorcy, nieco przywykłem do tej płacy minimalnej i mówię o tym nieco spokojniej, aczkolwiek uważam, że gdy te kontroli będzie więcej, będzie to poważny problem dla firm transportowych. Na ten moment innym z poważnych problemów właśnie związanych z płacą minimalną jest mnogość interpretacji tych przepisów. I teraz powiedzmy, polski przedsiębiorca może myśli, że płaci tą płacę minimalną, myśli, że dokumenty są w porządku, że wypełnia wszystkie, powiedzmy, te restrykcje, które nałożyły na niego dane państwo, ale tych interpretacji jest tak dużo, że podczas kontroli mogą wyjść jakieś nieprawidłowości, które w jakiejś części mogą go wyeliminować czy z rynku niemieckiego, czy z rynku francuskiego. I tego najbardziej się obawiam, że ta mnogość przepisów może spowodować to, że w zasadzie punktowo będą mogły być firmy eliminowane, polskie firmy z rynku zachodniego. Tego faktycznie obawiam się tak. No pakiet transportowy, no ta kwestia płacy rzeczywiście ona najbardziej tutaj budzi zastrzeżenia po naszej stronie, ale chciałbym dopytać, co jeszcze jest w tych propozycjach wysłanych z Brukseli, czy tam może są jakieś rzeczy rzeczywiście, które warto wprowadzić do unijnego prawa, żeby wyrównać pewne... Są tam rzeczy lepsze i gorsze dla polskiego pracodawcy, więc ja może powiem kilka słów o tych lepszych, czyli o zmianie choćby zasad wybierania odpoczynków tygodniowych przez kierowców. Na ten moment mamy taką ciekawą regulację, gdzie w ciągu 2 tygodni następujących po sobie kierowca musi zrobić 2 odpoczynki tygodniowe. Co to są odpoczynki tygodniowe? Są to odpoczynki trwające co najmniej 24 godziny. Z tym, że jeden z tych odpoczynków może być skrócony do 24 godzin, drugi odpoczynek musi być 45-godzinny. I co ciekawe, ten odpoczynek 45-godzinny w poszczególnych państwach nie może być wykonany w kabinie pojazdu. Przykładowo Francja, Belgia, Niemcy, te kraje wprowadzają czy wprowadziły już kary za ten odpoczynek w pojeździe. No, proszę sobie wyobrazić sytuację, z jaką ma teraz do czynienia polski transportowiec, który wysyła kierowcę w trasę, ten kierowca nagle musi, może nie nagle, ale w ciągu tych 2 tygodni gdzieś tam w trasie musi zrobić odpoczynek 45-godzinny, nie może go zrobić w kabinie pojazdu. No i teraz to kierowca stoi na parkingu, prawda, nie zawsze to jest blisko jakiegoś miejsca, gdzie jest baza noclegowa i ma wzywać taksówkę, żeby go sobie do hotelu. No to są problemy, z którymi teraz w zasadzie borykają się polscy przedsiębiorcy. Zmiana, która została zaproponowana, polega na tym... Mamy światłowody. ...tygodniowy regularny, 45-godzinny, który nie można wykonywać w kabinie. W ciągu 4 tygodni kierowca będzie musiał odebrać co najmniej 2 skrócone, czyli te 24-godzinne i co najmniej 2 regularne. Ale przy takim zapisie można te odpoczynki rozłożyć w taki sposób, że polski kierowca będzie mógł być za granicą w zasadzie 4 tygodnie bez odpoczynku. Rozumiem, wiem o co chodzi. No to więc tak, bo myśmy muszę przyznać, że dość korzystne na zasadach. Ja myślę, że to byłoby najlepsze. Już teraz jeżdżą w systemie często 3-1, czyli 3 tygodnie za granicą jest kierowca, tydzień w Polsce, lub 4-1, 4 tygodnie za granicą, tydzień w Polsce. Raczej nie spotykałem systemów, które wymagało od kierowcy dłuższego pobytu za granicą. Myślę, że to jest pewne rozwiązanie praktyczne, bardzo korzystne dla polskich przedsiębiorstw. Nie właśnie, cały ten naszej rozmowy... Propozycja też pani prezentuje. Jaka jest moc tych dokumentów, które zostały przedstawione przez Komisję Europejską? Czy to tak będzie na pewno, czy jeszcze coś się może zmienić? Myślę, że ten główny trzon się nie zmieni, ale te szczegóły, które również są bardzo ważne, będą teraz dopracowywane w Parlamencie Europejskim, więc można pakiet mobilności pokazuje nam jasną drogę, którą stronę pójdzie europejski transport. Dobra, to około 15 na pewno będę. Będziemy musieli troszeczkę poczekać. No to miejmy nadzieję, że te rozwiązania będą takie, na mailu, że Big City już cała, czyli wszystkie te racje, które są, uda się pogodzić. Czekam, co się wydarzy, ale też bez podbijania bębenka, bez takiego właśnie podbijania pewnego technologii. Tak, a to jest również czas dla polskiego rządu, aby zastanowił się wraz z transportowcami, wraz z reprezentantami kierowców nad
zmianami, które po pierwsze będą korzystne dla polskich przewoźników, będą korzystne dla kierowców, a przy okazji zabezpieczą nas przed negatywnymi skutkami wprowadzenia tychże choćby opłat minimalnych. Bardzo dziękuję za spotkanie. Moim Państwa gościem był Pan Łukasz Włoch z Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców. No i tak kończymy raport gospodarczy. Oczywiście do kwestii tego pakietu transportowego proponowanego przez Komisję Europejską będziemy jeszcze wracać, jak już będą jakieś kolejne szczegóły. No i jak już ostatecznie przełoży się to na europejskie obowiązujące prawo, to wrócimy do sprawy i będziemy o niej jeszcze dyskutować. Kończymy raport gospodarczy. Do informacji o tym, co zostało jeszcze kilka chwil. Raport gospodarczy. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz na stronie tokfm.pl/audycje. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Reklama. Nazywam się Siwczyk, Krzysztof Siwczyk. Jestem poetą i zapraszam Państwa na Festiwal Miłosza od 8 do 11 czerwca. Oczywiście do Krakowa. Będziemy czytać, debatować, słuchać i oglądać. Spotkajmy się. Do zobaczenia. Festiwal Miłosza. Kraków 8-11 czerwca. Zapraszamy. Organizatorzy: Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundacja Miasto Literatury. Więcej na www.miloszfestiwal.pl. Ojej! Jakie nudy, oszalałam. Genialna, biorę. To jest cały odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pętami. Regenerum. Pełna regeneracja. Cenisz sprawdzone produkty i usługi? Superbrands. Wyłaniamy marki najchętniej polecane przez Polaków. No i wiesz co, że Rolika jedzie ze mną do pracy, podpisać umowę. No. Pytamy o opinię 15 000 Słuchaj, teraz tak. Szukaj produktów i usług z godłem Superbrands. Jak to ściągnąć na maila, że jest opłacany? Sol, żeby nie przesolił. Panie Piotrze, fortepian już nastroiłem. Dobrze, to teraz ma pan nastroić tego antenę i kawę. No, ale to już będzie potężne. Przecież do końca roku nie ma nic będzie to tylko plus. Przenieś firmę do plusa. Że to jest opłacany na moje imię i nazwisko. Najnowszy Samsung Galaxy S8 z przełomowym wyświetlaczem Infinity w supercenie. Plus, wybierany przez ponad połowę największych firm w Polsce według rankingu Forbes. Dlatego przeniosłem tego plusa. Szczegóły w regulaminach promocji na plus.pl. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciłam pani telefon. Dokładnie. Suplement diety Proliver to jedyny Czyli tak, no patrz. Choliny, karczowa i cukolie, to też wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując Proliver, uzyskuje pan podwójną korzyść. Proliver. Na wątrobę i na cholesterol. No Ela, hop, 1, 2, 3, 4, Małpa gazeta.pl, to wiesz, to wiesz. No i teraz tak, hasło Eleonore Fidelisos Lis, to też wiesz. Dobrze. Honoro Fidelisos Lisos Lis. Razem wszystko. Lis. Informacje, to kochanie. No, i teraz tak.
No i teraz ta umowa cała na te światłowody. To jak to ściągnąć? MSWiA nie ma szans na przegłosowanie. Stopy procentowe pozostają bez zmian, za to stopa bezrobocia znów poszła w dół. Że jest opłacalne, bo to trzeba wejść w internet. Polskiego sądownictwa ta platforma komentuje przejęcia w ustawie debaty o zmianach w KRS-ie. Ta kontrowersyjna ustawa budząca sprzeciw całej opozycji zakłada m.in. powstanie w Krajowej Radzie Sądownictwa Dobrze, a kiedy to zobaczysz, bo ja to... Do czego zastrzeżenia zgłaszam... Ja chcę to mieć o trzeciej, wiesz? Nowi członkowie rady byliby wybierani przez Sejm, a nie jak do tej pory z rekomendacji środowisk prawniczych. Projekt ustawy budzi rzeczywiście wielkie emocje. Jest to rzetelnie zrozumiałe. No to zadzwoń. Z tego względu, to jest że... pilnie potrzebne, do czwartej o trzeciej. No, a i to po prostu jest na... Powiedziała, że na maila bardzo łatwo jest ściągnąć. To są dni, w których niszczycie polskie sądownictwo. To są dni polskiej wolności. To są dni... To jest coś takiego jak bank, że na przykład ja mam przelew z firmy Patronus na bank Bosch i po prostu ile mam tych pieniędzy przelewanych i wszystko tam w internecie jest ściągnąć. No to tak samo tutaj. Robert Kosywnicki z Platformy, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł oraz Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. Sejm już dwukrotnie przesuwał pracę nad ustawą o KRS-ie. No, że na moje imię, na moje nazwisko, na ten adres, tak przez 6 miesięcy, bo ona mówi, że rachunek za światło i za prąd, no to przecież ty wiesz, że nie ma na moje imię nazwisko. Ale to światłowody powiedziała bardzo chętnie oręcz. Ma? No to tym lepiej, to tym lepiej. Dobra. No to właśnie, to musisz do domu jechać. A będziesz teraz? Bezpośrednią przyczyną złożenia wniosku o wotum nieufności dla ministra Mariusza Błaszczaka jest sprawa śmierci Igora Stachowiaka na Krakowskim Komisariacie. Wraz z tym wnioskiem Platforma złożyła... To ja do ciebie dojadę do domu, poczekaj. Mogę ci te dwie żarówki przynieść. O 2:30 na przykład. ...powinny być objęte wysokimi karami do 12 lat więzienia. No to rób cel, o której będziesz tu do trzeciej, tak? Nie może nie dać odpowiedzi systemowej na wyeliminowanie patologii. Kalicki dodaje, że nowe przepisy mają chronić wizerunek policji jako służby, która wszystkim obywatelom ma gwarantować bezpieczeństwo. Sąd, który zajmuje się sprawą internetowego wpisu radnej Anny Kołakowskiej skierowanego przeciw posłance Platformy Agnieszce Tomaskiej, zbierze się raz jeszcze w połowie lipca. A dzisiejszą rozprawę obserwował dla nas Paweł Radzewicz. Gdański sąd bardzo mocno dążył do ugody, mówiąc nawet, że patriotyzm polega na wyciąganiu ręki do drugiego Polaka. Anna Kołakowska stwierdziła jednak, że nie będzie przeprosin. Nie chodzę, absolutnie. I podparła się cytatem z Herberta. Nie wybaczaj, bo nie w twojej mocy jest wybaczać tym, którzy stali zdradzeni o świcie. Agnieszka Pomaska, która według wpisu radnej powinna zostać złapana i ogolona na łyso, nie ukrywa, że kolejny... Złapana i ogolona na łyso. Nie wiem, co to są za ludzie. Nie wiem, czy zarobiliście nie będą zaraz strzelić. Sama jednak też nie przeprosi za podarcie projektu ustawy, które uraziło jej przeciwnika. Dlatego, że tobie odbierało mi prawo do swobodnej wypowiedzi w Sejmie. Pozew ma charakter wzajemny, poza przeprosinami Pomaska domaga się 10 000 zł na kampanię Hate Stop, a Kołakowska między innymi nakazania przyzwoitego zachowania w Sejmie i nietargania ustaw. Z Gdańska Paweł Radzewicz, to KFM. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe NBP bez zmian. Ta referencyjna nadal wynosić będzie 1,5% w skali rocznej. Decyzja Rady jest zgodna z oczekiwaniami ekonomistów. Większość z nich pierwszej podwyżki stóp spodziewa się w drugiej połowie przyszłego roku, inni w drugiej połowie tego roku. Bezrobocie w Polsce spadło do najniższego poziomu od lat. Według szacunków Ministerstwa Rodziny... Nie skierowany apel o przeprowadzenie zmian w przewidzianych celach. ...tym samym było niższe od 0,2% niż w kwietniu, ale około 1,5% niższe niż przed rokiem. Od kwietnia do końca maja liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy spadła o ponad 49 tysięcy. Słuchasz informacji TOK FM. Zakończyła się akcja antyterrorystyczna w budynku parlamentu w Teheranie. Irańskie media informują, że wszyscy napastnicy, którzy wdarli się do gmachu, nie żyją. Służby bezpieczeństwa przeszukują teraz budynek i sprawdzają, czy terroryści nie zostawili tam materiałów wybuchowych. Rzeczka na terenie Pomorza Zachodniego na terenie Pomorza Zachodniego.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaznaczył również, że w przypadku niezastosowania się samorządów do zapisów ustawy będzie zobowiązany do wydania w zgodzie z IPN-em zarządzenia zastępczego dotyczącego zmiany nazw. Zgodnie z ustawą ma swoje drogi w placówki przez samorządy. Nie mogą upamiętniać osób organizacji wydanych lub nacjonalizujących. Ustawa dotyczy także lat 1944, 1908, 1909. Po wielomiesięcznych sporach z władzami w Ankarze rząd Niemiec zdecydował o przeniesieniu żołnierzy Bundeswehry z bazy Wirnik w Turcji do Jordanii. Gabinet kanclerz Angeli Merkel przyjął bez dyskusji propozycję minister obrony Ursuli von der Leyen. Powodem decyzji jest konflikt z władzami w Ankarze o prawo niemieckich parlamentarzystów do wizyt w bazie Wirnik. Turcja chce ukarać w ten sposób Niemcy za uczynienie swoim angielskim wojskowym, którzy wystąpili o azyl w RFN po czystkach w Turcji w następstwie puczu. Z Turcji wycofanych zostanie około 260 żołnierzy oraz 6 myśliwców wielozadaniowych Tornado, a także samolot cysterna przeznaczony do tankowania w powietrzu. Nowym miejscem stacjonowania niemieckiego kontyngentu będzie baza Al-Azraq w Jordanii przy granicy z Syrią. Przeniesienie żołnierzy wraz ze sprzętem w nowe miejsce spowoduje kilkumiesięczną przerwę w działaniach Bundeswehry przeciwko tzw. państwu islamskiemu w Syrii i Iraku. Będziemy też z Państwem rozmawiać o krytyce, jaką zebrała Rada Praw Człowieka. To jest takie ciało działające przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dość wczesne, ale też ciało, które można bardzo dużo zarzucić w procesie od samego początku powiedzieć. Duże z postępującymi od zachodu przejaśnieniami, miejscami przelotne deszcz, możliwe lokalne burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północnym zachodzie do 23 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany. Na północnym zachodzie okresami porywisty. Południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali ciśnienie będzie rosło. A więcej informacji znajdą Państwo na www.radiomaria.pl. Są nawet ważniejsze zadania właśnie w Radzie Praw Człowieka. Czy Polsce potrzebna jest nowa konstytucja? Refleksja nad kondycją ustrojową Rzeczypospolitej to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, w których udział wezmą profesor Mieczysław Ryba, historyk, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i doktor habilitowany Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski. Pierwsza część rozmów o godzinie 18.15 w Radiu Maryja i Telewizji Trwam, druga w Radiu Maryja o 21.30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Strzeż nas, Maryjo. W Zakopanem księża biskupi poświęcili kościół w Polsce niepokalanemu sercu Maryi. Złożyliśmy Maryi nasze zobowiązania. O znaczeniu tego aktu czytam w naszym dzienniku. Pilna degradacja. Ministerstwo Obrony planuje degradację komunistycznych oficerów, także pośmiertnie. Szczegóły w naszym dzienniku. Długi marsz Ukrainy. Jak układać relacje polskich władz z Ukrainą, która utwierdza kult Bandery, mówi w naszym dzienniku Ewa Siemaszko. Szykanowany lekarz. Jest petycja w obronie profesora Mariana Gabrysia po tym, jak odrzucono jego kandydaturę na wojewódzkiego konsultanta do spraw ginekologii. Ideologiczne zarzuty to jawna dyskryminacja. Więcej o sprawie czytam w naszym dzienniku. Środy z historią. Testament Ponurego. Bohater Kresów i Gór Świętokrzyskich. Jak zginął major Jan Piwnik? Wzruszający artykuł Joanny Wieliczki-Szarkowej. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Nie jest to polityczne, 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 nie jest to politycz
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa. Zapraszam na aktualności. Boże, kurwa debilu, mówię, nie dzwoń mi tu, no kurwa mać, no kurwa jego ma. Boże. Aktualności dnia, nasz gość, pan dr Jerzy Bukowski, historyk, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Witam serdecznie, panie doktorze, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, w Krakowie przynajmniej południowy dzień. Bardzo dziękuję. Panie doktorze, Ministerstwo Obrony Narodowej skierowało już do konsultacji projekt przewidujący możliwość degradacji postkomunistycznych wojskowych. Ten projekt i taką ideę w ogóle degradacji postkomunistycznych wojskowych postulowało już Porozumienie Kombatanckie i Niepodległościowe w Krakowie. Proszę powiedzieć, co zakłada ten projekt i jak Państwo zapatrują się na tę degradację, i to znaczy na zakres tej degradacji. Kogo ona miałaby konkretnie dotyczyć? Przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim dziennikarzom, którzy od wielu lat sprzyjają tej idei podniesionej faktycznie po raz pierwszy przez Porozumienie Organizacji Kombatanckiej i Niepodległościowej w Krakowie, a także chciałem podziękować panu ministrowi Antoniemu Macierewiczowi, której może zaskoczy słuchaczy Radia Maryja, nie tylko jako szefowi resortu obrony narodowej, ale także jako mojemu starszemu koledze z karcerstwa, instruktorowi znakomitej Czarnej Jedynskiej Gromady Uczęgów, z której tak naprawdę powstał Komitet Obrony Robotników, bo to nie kurą z nich
widzicie, tylko Antek Macierewicz z Piotrkiem Nalińskim to właśnie organizowali. I skoro minister Macierewicz 13 grudnia ubiegłego roku w rocznicę ogłoszenia stanu wojennego przez generała Jaruzelskiego obiecał publicznie, że nastąpi degradacja komunistycznych generałów, no to skoro na słowie harcerza polega jak na zapiszy, to satysfakcją stwierdzam, że duch harcerz Antoni Macierewicz wypełnia swoje harcerskie zobowiązania. Kogo ma dotyczyć ta degradacja? Nasze porozumienie wyraźnie wskazywało, że jest to działanie w sferze symbolicznej. I zawsze przeciwstawialiśmy sobie dwie postacie najbardziej charakterystyczne w najnowszej historii Polski. Mianowicie, z jednej strony jeden z największych bohaterów, nie tylko w historii Polski, ale także całego świata, czyli pułkownik od 11 listopada ubiegłego roku, generał Ryszard Kukliński i największy zdrajca polskiej racji stanu, wierny namiestnik sowiecki w Warszawie, jeszcze generał Wojciech Jaruzelski. I tak jak domagaliśmy się, czy też raczej prosiliśmy prezydenta Rzeczypospolitej o awans generalski dla pułkownika Kuklińskiego, co się stało? W dalszym ciągu prosimy go kapitułę Orderu Orła Białego o zaliczenie go w poczet kawalerów tego najwyższego polskiego odznaczenia. Tak samo konsekwentnie domagaliśmy się zawsze degradacji generała Wojciecha Jaruzelskiego, ponieważ bohaterom należą się honory, natomiast zdrajcom należy się odbieranie ich orderów, odznaczeń, w tym orderu Virtuti Militari, stopnia generalskiego i innych orderów. Minister Macierewicz poszedł nieco szerzej, to znaczy uznał, że należy zdegradować wszystkich tych oficerów Ludowego Wojska Polskiego, którzy sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu od roku 1945 do roku 1989. I w tym projekcie, który w tej chwili jest dyskutowany, jest to projekt zmiany ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, jest powiedziane, że są możliwości prawne pozbawienia stopni oficerskich i podoficerskich wszystkich tych ludzi, którzy sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu, a także tych, którzy służyli totalitarnemu państwu, wojskowym instytucjach i formacjach. Także chodzi o osoby, które w oparciu o ustawę dezubekizacyjną prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji straciły przywileje emerytalne. Także jest to szeroko zakrojona akcja pozbawiania wszystkich tych oficerów i podoficerów stopni, którzy po prostu służyli nie polskiej racji stanu. I ten projekt przewiduje, że postępowanie w sprawie pozbawienia stopnia wojskowego będzie wszczynał Minister Obrony Narodowej albo z własnej inicjatywy, albo po uzyskaniu informacji od organów, czy to państwowych, czy samorządowych, czy organizacji społecznych, zwłaszcza Instytutu Pamięci Narodowej, Wojskowego Biura Historycznego, archiwów państwowych, czy też właśnie, i to jest RODO-MOSUA, organizacji kombatanckich i niepodległościowych. Jest to dla mnie ogromną satysfakcją, że po latach starań o to, aby zdegradować generała Wojciecha Jaruzelskiego, będącego symbolem zależności Polski od Moskwy, zaprzedania interesów niepodległej Rzeczypospolitej racji stanu obcego mocarstwa, Ministerstwo Obrony Narodowej kierowane przez pana Antoniego Macierewicza przystępuje do realizacji jego zapowiedzi złożonej oficjalnie 13 grudnia ubiegłego roku, kiedy pamiętam dokładnie pan minister Macierewicz powiedział wtedy, że będą podjęte kroki prawne mające na celu odebranie stopni wojskowych zarówno panu Jaruzelskiemu, jak i panu Kiszczakowi, że po raz ostatni on używa wobec nich określenia generał, ponieważ zbrodniarze odpowiedzialni za działania zbrojne przeciwko własnemu narodowi nie zasłużyli na to, by nosić te stopnie wojskowe. Skoro, mówił pan minister Macierewicz dzisiaj i słusznie, takich bohaterów jak Ryszard Kukliński czy Jan Karski, którzy zostali awansowani do stopnia generała ostatnio, to nie możemy czcić tych, którzy popełnili zbrodnie i postępowali, powinni być pozbawieni stopni, ponieważ zasłużyli na potępienie przez historię i przez społeczeństwo polskie. Jak rozumiem, będzie to odnosiło się zarówno do tych służbistów państwa totalitarnego, którzy jeszcze żyją, ale także pośmiertnie, no jak w przypadku generała Jaruzelskiego.
Świętego Wojciecha Jaruzelskiego czy Czesława Kiszczaka. A proszę powiedzieć, ponieważ jeden i drugi w zasadzie nazywani byli przez różne ośrodki medialne ludźmi honoru, w związku z tym z pewnością czeka nas nie lada batalia medialna, no pewnie również byłych ubeków, esbeków, którzy bardzo mocno upominali się o to, żeby nie odbierać im przywilejów emerytalnych za wykonywane przez nich no właśnie za to, co robili. Natomiast pewnie i tutaj w obronie no, takich symboli, jakimi są Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak dla tego środowiska, no pewnie też będzie nieprawdopodobny jazgot. Oczywiście, my się z tym liczymy. Natomiast ja chcę potwierdzić, że generał Jaruzelski, generał Kiszczak i inni członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, czy ci wszyscy, którzy wiernie służyli Moskwie, byli ludźmi honoru i byli wielkimi patriotami. Tylko oni byli ludźmi honoru Związku Sowieckiego i byli patriotami Związku Sowieckiego, którego granice, jak to kiedyś ktoś słusznie powiedział, są tam, gdzie aktualnie zatrzymuje się Armia Czerwona. To byli ludzie nie mający nic wspólnego z Polską, nie mający nic wspólnego z racją stanu niepodległej Rzeczypospolitej. To byli ludzie, którzy zaprzęgli Polskę do sowieckiego imperium zła i konsekwentnie postępowali zawsze zgodnie z tym, co im wyznaczała Moskwa. Jeżeli Moskwa kazała, mówiąc tak kolokwialnie, przykręcić śrubę, strzelać do swoich własnych obywateli, to strzelali bez żadnych wątpliwości, ponieważ uważali, że to jest zdrada. I jak powiedział towarzysz Zenon Kliszko w roku 1970, z kontrrewolucją się nie rozmawia, to kontrrewolucji się strzela. A kiedy z kolei Moskwa nakazywała bardziej taką odprężeniową, pojednawczą taktykę, na przykład zasiągnięcie przy okrągłym stole wysyłek detrynowanych innymi przedstawicielami opozycji, wśród których było zresztą bardzo wielu agentów służb cywilnych i wojskowych PRL, to wtedy zasiadali. Oni po prostu realizowali cały czas sowiecką rację stanu i to tylko Adamowi Mickiewiczowi i jego kamary z Gazety Wyborczej może się wydawać, że ci ludzie myśleli o Polsce i że byli ludźmi honoru, jak to się często żartobliwie określa, człowiekami honoru Polski. Nie, to byli wielni okres życia sowieckiej czy też wielkorosyjskiej racji stanu ludzie. Czy oni zostali głęboko przestraszeni przez Sowietów? Czy oni robili to dla pieniędzy? Czy oni robili to dla sławy? Czy oni robili to dla kariery? To już jest rzecz drugorzędna. Liczą się efekty. Bo można się było zachować tak, jak generał Wojciech Jaruzelski, który do końca życia realizował właśnie kremlowską rację stanu, a można się było zachować tak, jak generał Ryszard Kukliński, który przez wiele lat służył wiernie Polsce komunistycznej, myśląc, że jest to Polska prawdziwa, ale kiedy zorientował się, że ta komunistyczna Polska, raczej władza komunistycznej Polski strzela do robotników i przygotowuje się do wojny zaczepnej z państwami NATO, w wyniku której w rezultacie odwetowego uderzenia nuklearnego państw NATO kilkanaście milionów Polaków straci życia, a wszystkie miasta wzdłuż linii Wisły, Gdańska, po Kraków zostaną zdarte z powierzchni ziemi, to wtedy on zdecydowanie przeszedł na jasną stronę mocy i rozpoczął współpracę z Amerykanami. Każdy oficer wyższego szczebla, który miał dostęp do sowieckich dokumentów, zdawał sobie sprawę z tego, co Sowieci szykują w Polsce, Europie, światu, aż do połowy lat 80. Tylko jedni stulili uszy po sobie jak Jaruzelski i służyli tym Sowietom do końca, a inni jak Ryszard Kukliński przełamali się, zdecydowali się podjąć patriotyczną misję, którą opłacili swoimi śmiercią swoich bliskich i przez długi czas infamią, która na szczęście już się kończy, bo dzisiaj o Kukliński już mówimy jako o bohaterze. I dlatego takie właśnie symboliczne działanie, ale bardzo ważne w sferze narodowych imponderabiliów, jak awansowanie, odznaczanie ordera bohaterów, a pozbawianie tych orderów i tych stopni generalni zdrajców Polski ma niezwykle ważne znaczenie dla kondycji moralnej polskiego narodu. Bardzo dziękuję za komentarz, pan dr Jerzy Bukowski. Rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie był naszym gościem. Dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że ta sprawa dobiegnie prędzej czy później, a raczej prędzej, mam nadzieję, swojego pozytywnego finału. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak w ogóle to rozumieć, to co tam się w Kanadzie działo, zważywszy na to, że niektóre z tych przypadków wydarzyły się relatywnie niedawno, 10 lat temu, 9 lat temu, 8. Niektóre nawet się wydarzyły w zeszłym roku, więc ta sprawa jakby ciągła. To może tak, zacznijmy od tego, jakiego okresu to dotyczy. Ostatnich co najmniej kilkudziesięciu lat, tutaj też szacunki są różne, RCMP, czyli Kanadyjska Policja Federalna, wydała w 2014 roku raport mówiący o przypadkach od roku 1980, ale to dowodzenie będzie też zajmowało się sprawami wcześniejszymi, jeżeli uznaje je za reprezentatywne dla tego strukturalnego problemu, który Kanada ma z ludnością rdzenną, z kobietami w szczególności. To może parę danych na początek statystycznych. Około 1200 osób według Policji Federalnej, 1200 kobiet zostało zaginionych, w większości zamordowanych, częściowo też zaginionych, nie odnalezionych nigdy od roku 80. Organizacje grupujące ludność rdzenną mówią o 4000, więc rząd wielkości jest różni się w zależności od organizacji, która to szacuje. Natomiast to zupełnie inaczej też przekłada na statystykę, jeśli popatrzymy na procentowy udział kobiet w samym społeczeństwie, kobiet z narodów rdzennych Kanady, w całej społeczeństwie Kanady, bo ich jest około 4%, to ponad 4%, a 16% wszystkich narodów kobiet to są właśnie Indianki w większości, bo to statystycznie dotyczy ich największy sposób, 11% wszystkich zaginionych kobiet w Kanadzie to są przedstawicielki ludności rdzennej, od 3-4 razy więcej niż statystyka by wskazywała tę grupę wśród kobiet, które są mordowane i ich się odmawiają. Druga sprawa to jest ta kwestia, która ciągle pojawia się, czyli to, że Kanada wyrasta do rangi takiego reprezentantów z progresywnych wartości liberalnych pod rządami Justyna Trudeau, partii liberalnych. Całe dochodzenie, które pierwsze przesłanie publiczne odbyły się przy tym biuletynie, jest tego wyraz. Poprzedni rząd nie chciał prowadzić takiego publicznego dochodzenia, które Nasz gość, pan profesor Włodzimierz Osadczy, szef Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Ukrainikum. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, kłaniam się. Panie profesorze, Ukraina jakiś czas temu zablokowała możliwość przeprowadzania na swoim terytorium prac poszukiwawczych i ekshumacji, co związało ręce Instytutu Pamięci Narodowej. Wydane wcześniej pozwolenie zostało wstrzymane, rzekomo ze względów bezpieczeństwa. Czy jest możliwe, że te ręce Instytutu rozwiążą się i że władze zmienią zdanie? Proszę Ojca, zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym uświadomić słuchaczy Radia Maryja, że w zakresie tematu, który prawda w tej chwili poruszyliśmy. Dlatego, że dość często w kwestiach polsko-ukraińskich wykorzystujemy skróty myślowe albo prawda tak też te newsy pojawiające się od czasu do czasu i podnoszące pewne emocje, natomiast prawda nie niosące jakichś prawda głębszych informacji. Otóż na skutek akcji ludobójczych przeprowadzonych przez formacje nacjonalistyczne na Ukrainie w czasie II wojny światowej. Na Ukrainie mam na uwadze na terenach, które należały przed II wojną światową do Polski, czyli województwo wołyńskie, a też województwo małopolskie, a też inne. W sposób bestialski zostało zniszczono ponad 100 tysięcy osób. Czy liczba jest ta przyjmowana przez Instytut Pamięci Narodowej i inne środowisko się o 120 tysiącach, chociaż nie jest to liczba problemu. Po tych akcjach ludobójczych nie doszło do pochówku takiej liczby osób.
Czy prawda, generalnie byli to Polacy, generalnie byli to wyznawcy Kościoła Rzymskokatolickiego. W tej chwili szczątki tych ludzi, a się prosi powiedzieć, spoczywają, ale nie spoczywają, bo nigdy one nie spoczęły, tylko się poniewierają w dolach śmierci. Nie ma mogił, nie ma, prawda, miejsc upamiętnienia. Na dzień dzisiejszy w jaki sposób zostały, nie chcę powiedzieć, prawda, że pochowane w sposób właściwy, ale prawda, w jakiś sposób upamiętnione, czy ekshumowane, prawda, nieliczny procent tylko od tej straszliwej liczby, 120 tysięcy. Więc jest to jedna sprawa, na której chciałbym wyakcentować uwagę Państwa. Druga sprawa, prawda, jak my sobie, jako społeczeństwo polskie, jako Kościół katolicki, prawda, radzimy sobie z tym faktem, prawda, z tym faktem zastraszającym i nie mającym precedensu w historii świata powojennego. Podejrzewam, że żaden kraj poza Rzecząpospolitą Polską nie dopuścił tak strasznych zaniedbań w kwestiach dotyczących pochówku, prawda, współobywateli, wiernych Kościoła katolickiego, chrześcijańskiego, byli, prawda, to członkowie Kościoła polskiego, prawda. Chciałbym podkreślić, że granice były inne i diecezje były inne. Także Kościół polski nie jest w tej chwili tylko spodzieraczem, czy też, prawda, jakąś stroną postronną. Jest, prawda, bezpośrednią stroną, którą dotknęła ta straszliwa tragedia. Więc w tej sytuacji mi się wydaje, że każdy kraj cywilizowany, chrześcijański, a nawet barbarzyński, ma za obowiązek pogrzebać te szczątki. Ta kwestia nigdy w ciągu 26 lat, czy prawda od 1989 roku, nie pojawiała się w majestacie, prawda, tej całej tragedii. Jest to tragedia, prawda, no, przepraszam, że użyję porównania, chociaż może to nie na miejscu, prawda, pod względem eskalacji przemocy i też liczby ofiar, prawda, przewyższające tragedię katyńską, prawda, która poruszyła całe społeczeństwo. Nikt, prawda, mamy miejsca upamiętniające ofiary Katynia, mamy cały czas, prawda, apele odczytywane i doczekały się te ofiary należytego szacunku i miejsca w pamięci zbiorowej Polski, natomiast ofiary były nigdy nie doczekały się do dnia dzisiejszego, przypomnę jeszcze raz. Prawda, bo te uchwały, te różne też kroki będące pewną namiastką nie oddają, prawda, ogromu zaniedbań i ogromu, prawda, obowiązków, które społeczeństwo polskie, państwo polskie, Kościół polski ma wobec tych ofiar. Teraz chciałbym powiedzieć, no co się stało. Stało się, prawda, to, co powinno było się stać. Więc, prawda, skoro tak kwestia tak ważna i podstawowa dla egzystencji narodu stała się jednym z elementów dyplomacji, gier politycznych, więc prawda, strona, z którą się uprawia tą dyplomację, wykorzystuje to instrumentalnie, dlatego że jest przyzwolenie stronie Polski. Stąd też nie ma czemu się dziwić, doprowadziliśmy do tego, że, prawda, tak ogromna tragedia i tak wielkie zaniedbanie stały się elementem, prawda, rozgrywek. Ba, rozgrywek, prawda, ze środowiskiem, bo wiemy, że strona ukraińska w tej chwili w znacznej mierze jest polityka historyczna na Ukrainie kreowana przez tak zwany Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, zarządzany przez osobę wyznającą ideologię nacjonalizmu bojującego, ideologię, która doprowadziła do ludobójstwa. Więc, prawda, pytanie moje jest takie, czy jest zasadna, czy nieetyczna taka dyskusja? Czy jest zasadny ten dialog, prawda, prowadzenie? Czy wyobrażalibyśmy sobie coś takiego jak dialog z kimś, kto jest adeptem ideologii nazizmu czy III Rzeszy, prawda, po stronie niemieckiej, który, prawda, tam by jakieś heroiczny upatrywał też momenty w dziejach tych formacji, tych ideologii. Jest, prawda, no jest to tego rodzaju, prawda, zaniedbanie i dyskryminacja nie tylko polityki polskiej, ale, prawda, społeczeństwa polskiego, że to, z czym mamy do czynienia w tej chwili,
dzisiaj, prawda, no przeraża swoim ogromem i brakiem jakiejkolwiek logiki. Panie profesorze, niedawno w rozmowie z telewizją Trwam pan doktor Leon Popek z pionu poszukiwań identyfikacji IPN mówił także o tym, że miejsca, gdzie Polacy zostali zamordowani, są dewastowane, te miejsca uciekają z pamięci, odchodzą ostatni świadkowie i będzie coraz trudniej też do nich dotrzeć. Nawet jeśli świadkowie pokazują pewien obszar do przeszukania, to dla poszukiwaczy, którzy tym się zajmują, dużo łatwiej sprecyzować, namierzyć to miejsce przy pomocy świadków, świdrów geologicznych, przy pomocy wykopów sondażowych czy georadarów. No, tego wszystkiego dzisiaj robić nie można. No i cały czas jest też ten problem nazwania tego, co zrobili ukraińscy nacjonaliści, jako ludobójstwo. Choć państwo polskie wymiernie Ukrainie pomaga, przyjmując Ukraińców, z drugiej strony także oferując pomoc finansową dla Ukrainy i będąc reprezentantem interesów Ukrainy na Zachodzie. Proszę ojcze, to co pan doktor Popek powiedział, prawda, jest no jakąś pochodną od tego zaniedbania, o którym przed chwilą powiedziałem państwu. Jest to pochodna rzecz, prawda, więc skoro się dopuszcza sytuacji upokorzenia, skoro się nie ma szacunku, nie ma godności, prawda, więc strona inna, niekoniecznie przyjazna, prawda, będzie manipulować, będzie, prawda, tworzyć sytuację wręcz urągające jakimkolwiek, prawda, zasadom, nie powiem, że cywilizowanym, bo mówię, że barbarzyńcy grzebią swoich umarłych. Mamy historię, poznajemy zresztą po grobach, które odkopujemy i widzimy, prawda, w jaki sposób pieczołowity, czy to były spalane zwłoki, czy prawda, jak chociaż groby, panie profesorze, dzisiaj też, no powiedziałbym, przewijają się w debacie publicznej, choćby z wypowiedziami o Smoleńsku, jak to wszystko to się mieści w jednym, mi się wydaje, że to w jednym formule, prawda? Wielkie zaniedbanie ogólnonarodowe, wielkie zaniedbanie, prawda? Każdy powinien się uderzyć w pierś, każdy, kto się czuje, prawda, przynależny do tej wspólnoty narodowej, że dokonane zostało wielkie zaniedbanie. Więc prawda, to, że się usypuje wysypiska śmieci na grobach, prawda? To jest dzień dzisiejszy. Pan Popek nie powiedział, prawda, o miejscowości Gai, doskonale jest na Woleniu udokumentowany, gdzie jest, prawda, świeżo powstałe wysypisko śmieci. Nie wspomniał, prawda, o innych miejscowościach, gdzie, prawda, na miejscach ofiar stawiane są pomniki oprawcą. Jest, prawda, dewastacja, profanacja i różnego rodzaju upokorzenie jest sięga, prawda, szczytu niewyobrażalnego. Więc no, jako społeczeństwo polskie zasługujemy na to, skoro, prawda, jest, dajemy przyzwolenie na ten sposób traktowania. Znaczy, no, jesteśmy, prawda, ludźmi wierzącymi. Cieszę się, że antena Radia Maryja jest otwarta, prawda, też do przedstawiania tego rodzaju poglądów, ale też, czy możemy liczyć na błogosławieństwo Boże jako wspólnota, dokonując tak ogromnych zaniedbań. To są wielkie, ogromne zaniedbania. Więc, prawda, tutaj nie jest to sprawa IPN-u, nie jest to sprawa tylko, prawda, jakichś resortów, które bezpośrednio odpowiadają. Jest to z całego narodu polskiego, więc tak jak kiedyś pospolite ruszenie ruszyło, żeby, prawda, odbudować stolicę Warszawy, stolicę państwa Warszawy po zniszczeniu, tak samo, prawda, w tej chwili musi ruszyć pospolite ruszenie, żeby żadne szczątki, żaden element, prawda, fragment ciała ludzkiego, które doświadczyło za życie, prawda, tak niewyobrażalnych katuszy, nie poniewierało się. To ma być ogólnonarodowy, prawda, zryw, ogólnonarodowa akcja. Musi być, prawda, oczywiście, i zbliża się pierwsza rocznica, która będzie obchodzona na szczeblu państwowym w pamięci ofiar ludobójstwa, więc tutaj i głos prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej byłby na miejscu, żeby wybrzmiał głos gremialny Episkopatu Polskiego. Byłoby, prawda, też dobrze, żeby wybrzmiał, żeby ta akcja nie była tylko, prawda, elementem jakichś rozgrywek, a stała się poważnym, prawda, też takim momentem narodowych rekolekcji, narodowego opamiętania się. Więc to jest, mi się wydaje, jest kwestia o wiele głębsza i o wiele bardziej problemowa, aniż sprawy, prawda, dogadywania się szefa IPN-u polskiego z jego odpowiednikiem, z którym w ogóle nie powinien by rozmawiać, gdyby, no, reprezentował
reprezentował rację stanu Polski w takim przypadku. Tylko że władze Ukrainy no, wyznają, są wyznawcami, można powiedzieć, tego, o czym już wielokrotnie na antenie radia mówiliśmy, banderyzmu. No niedawno jedna z głównych ulic Kijowa została nazwana imieniem Romana Szuchewicza, komendanta głównego ukraińskiej powstańczej armii, Aleja Szuchewicza. W związku z tym no to się dzieje też w stolicy i to w ramach dekomunizacji, to znaczy komunistę zamieniono na zbrodniarza po prostu. Taki to jest postęp. Znaczy, znów sprawa, jest to kolejna sprawa pochodna upokorzenia i degradacji społeczeństwa, a też elit. Proszę Państwa, w tej chwili na ironię losu w Kijowie operuje jakieś tam forum polsko-ukraińskie, które wczoraj wypowiedziało się w ten sposób, że nic się nie stało. Absolutnie prawda to nie godzi w polską rację stanu, takie nazewnictwo. Więc prawda, intelektualiści desygnowani przez pana ministra spraw zagranicznych w obecności ambasadora, no trudno powiedzieć Polski, nie wiem czy jego, prawda, który pełni funkcję ambasadora Polski, w ten sposób oceniają to, że nic się nie stało. Absolutnie, prawda, jest to sprawa suwerenna Ukrainy. Prawda, Polska nadal, jak państwo zaangażowane w sprawy ukraińskie, powinno wykonywać te funkcje, prawda, które powinno wykonywać zgodnie z jakimiś, prawda, głębszymi racjami, o których nie wiemy, a które podejrzewamy, prawda, że wytyczne przychodzą skądś, ale nie z Warszawy. Więc widzimy, że no, są rażące zaniedbania, są rażące, prawda, jest rażący brak, że tak powiem, reakcji jakiejkolwiek dyplomacji polskiej. Jest gęsta sieć, prawda, konsulatów, służb konsularnych na Ukrainie. Gdzie my słyszeliśmy, prawda, o czymś, o jakiejś reakcji na to, na przykład, prawda, że obwód wołyński ogłasza uroczyście rok UPA. Sąsiedni obwód z obwodem lubelskim i tak dalej. Jaka jest reakcja władz samorządowych? No przecież gdzie jesteśmy, prawda, no tworzymy niby jakieś tam społeczeństwo obywatelskie, więc odruchy obywatelskie powinny byłyby tutaj być, prawda? No, nie to, że państwo karmią nas jakimiś obietnicami wyborczymi, dorywają się do koryta, prawda, i wykonują zlecenie różne, natomiast na pewno nie wyborców, bo deklaracje wyborcze były zupełnie inne. Nie wiem, prawda, no ten odcinek dyplomacji polskiej realizowany, prawda, na wschodzie, no jest czymś trudnym do pojęcia, prawda, skoro takie rzeczy się dzieją, skoro, prawda, podobnie jak akty terrorystyczne na zachodzie stają się, prawda, naszą codziennością, prawda, jakieś antypolskie, znów też akty terrorystyczne, bo jak można nazwać, prawda, strzał do konsulatów w Lusku, czy podpalenie szkoły w Mościskach. Ale prawda, już na nikim to nie robi wrażenie, podobnie, no niestety, prawda, jak te zamachy terrorystyczne. Już się dziwimy, jak dzień przeżyjemy, prawda, bez wybuchu na zachodzie, bez jakichś informacji, które już są serwowane przez media jako incydenty tylko, prawda. Więc to też kategoria incydentu. Pan Piekło, prawda, to całe ludobójstwo przedstawił, prawda. Więc ktoś taki jest nie do ruszenia. Zresztą, prawda, jest to, słyszymy niejednokrotnie, interpelacje poselskie były wystosowywane przez różne środowiska poselskie do MSZ-u, więc jest to ambasador nie do ruszenia. Więc osoba, która nie reprezentuje polskiej racji stanu, prawda, bo chodzi tutaj o godność, o podstawowe rzeczy, nie mówię, prawda, o jakąś tam skomplikowaną politykę. Prawda. Godność, to się należy, prawda, każdemu, nawet żebrakowi. A co mówić o państwie, o tysiącletniej historii, prawda, chrześcijaństwa i państwowości. Więc, no mamy w tej chwili, prawda, wielkie nieporozumienie. Podejrzewamy, wszyscy wiemy, prawda, skąd rosną, że tak powiem, te powiązania i tak dalej. No, ale czy powinniśmy przyzwalać i czy powinniśmy, prawda, cały czas robić dobrą minę. Jeszcze na koniec pytanie o arcybiskupa metropolita lwowskiego, księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Mówiliśmy o nagonce, która była na arcybiskupa. Jak ta sprawa wygląda dzisiaj? Czy spotkał się z jakimiś gestami ze strony polskiej, gestami solidarności, przyjaźni? O jakich gestach nie słyszałem. Sprawa jest dość świeża, bo w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy dopiero, prawda, o tej eskalacji wrogości w stosunku do
księdza arcybiskupa. Z całą pewnością hierarcha będzie nadal liczy na to, że będzie, prawda, dawał świadectwo, tak jak prorok, który mówi treści niepopularne, ale ważne, prawda, zbawienne dla narodu. Dlatego o tym, co, o czym mówimy, ojcze, prawda, w tej chwili, prawda, zaniedbanie ze strony Polski, to jest jedna strona. Natomiast za naszą wschodnią granicą jest państwo, któremu życzymy jak najlepiej, prawda. Chcemy, żeby weszło do Europy, żeby było naszym sojusznikiem, ale to państwo, prawda, żyje w tym, prawda. My żyjemy w tym, że nie pogrzebaliśmy ponad 100 tysięcy naszych współrodaków, prawda. A to są ziemie, prawda, których kości wychodzą ze ziemi w ramach, prawda, różnych robót wykonywanych na roli i tak dalej. To są przerażające tamtejskie sceny, prawda. I to państwo funkcjonuje, to państwo, prawda, gloryfikuje, prawda, siły, ideologie, które nie powinny być w żaden sposób gloryfikowane. Więc, prawda, no, my spozieramy spokojnie, a nawet, prawda, dla wykonywania jakichś tam poleceń związanych z wielką geopolityką przyzwalamy, udajemy, że nic się nie stało, Szuchowicze, prawda, ojca, żadna sprawa, prawda, no niech tam wejdzie to, że wczoraj w Rzeczypospolitej były podane informacje, że ponad 70 miast, prawda, ma ulicę Szuchowicza, prawda, to sieć, to się tworzy, prawda, absolutnie ta ideologia bezkrytycznie się szerzy. Jeden ksiądz arcybiskup Okrzycki ma odwagę, żeby mówić o tym, że ludzie się opamiętajcie. Oczywiście będzie nagabywany, będzie prześladowany i tutaj trudno liczyć, że się zmieni cokolwiek. Natomiast wsparcie solidarne, przeraża to, że nie ma wsparcia solidarnego i tutaj też dziwię się, że, prawda, środowiska kościelne w Polsce poza ojców rozgłośnią, prawda, są absolutnie obojętne. Nie ma, prawda, tutaj reakcji. To, co, o czym myśmy rozmawiali, to, co przeżywa hierarcha na wschodzie, wymaga solidarnej postawy, prawda. Cieszyliśmy się jako